Motosport, motoprzygoda, Paweł Wójtowy dzisiaj w studio. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry, mistrzu z 2020 roku. Oczywiście jest RWD i klasa druga B. No i na ten temat, jeżeli chodzi o szarfę mistrzowską, będziemy musieli chyba poczekać, bo ten sezon jest dość wymagający, jeżeli chodzi o Twoje punkty. Ciągle ich jest mało, i ciągle są problemy. Ale wracamy do konkretnego tematu. Samochodowe wyścigi górskie i była Korczyna, była Magura, była Limanowa. Tu były problemy, tu wiązka, tutaj oczywiście skrzynia biegów, ach, różne były problemy i kłopoty. Natomiast był Sopot, z którego jesteś bardzo zadowolony. Tak jak mówisz, początek sezonu mieliśmy bardzo ciężki, non-stop jakieś przygody techniczne, wręcz pojawiało się zwątpienie, już można powiedzieć. Na szczęście na Sopot udało się wszystko przygotować. Nasz pakiet zadziałał wręcz perfekcyjnie. Auto gdy jeździ, gdy wszystko działa, jest bardzo konkurencyjne. W Sopocie już od treningów było widać, że jest tempo. Można powiedzieć, w całą stawkę RWD nagle, gdzie wcześniej przy tych kłopotach, że tak powiem, ogony, szóste miejsce, nagle stawka RWD, drugie B, realne drugie miejsce, tylko kolega Jędrzej Szczęśniak przede mną w Lamborghini fabrycznym udaje się pokonać zarówno Porsche Kapowskie, jak i całą koalicję BMW z Mariuszem Białym, Ryśkiem Rzeszczyńskim i Michałem Różalskim w BMW. Jestem bardzo zadowolony, szóste miejsce w generalce, cały pakiet zadziałał, auto jest naprawdę szybkie, mam już też pomysły na przyszły rok, się pojawił od razu pomysł, jak to jeszcze troszeczkę przyspieszyć, naprawdę jestem zadowolony, jestem po Sopocie, jestem bardzo zadowolony, teraz w ostatnim weekendzie też odbyła się runda na Słowacji, Banowce. W Banowcach tak samo, sobota bardzo szybko, międzynarodowa stawka 105 zawodników, udaje się wyjść 11 miejsce w generalce, trzecie w kategorii RWD i trzecie w drugiej B. Do ostatnich chwil bardzo mocna walka z kolegą z naszego teamu, z Michałem Różalskim. W pierwszym podjeździe wyścigowym byłem od niego pół sekundy szybszy, w drugim 0,7 sekundy odbył szybszy, sumarycznie wygrał, ale fajna, ważne, że jest walka, że jest tempo, to ma znaczenie. Jeżeli jest to fajna, uczciwa walka na fajnych, równych warunkach, w sensie, że jedno i drugie auto pracuje, no to w tym momencie możemy się ścigać i na tym to polega. I polega to na wielkiej przygodzie, która jest związana nie tylko z formą zawodnika, bo możesz być świetnie przygotowany, świetną koncentrację i możesz być w znakomitej dyspozycji psychicznej, ale wszystko zależy również od obrotów silnika, wszystko zależy również od zawieszenia opon, hamulców i tak dalej, więc mam nadzieję, że już ten sezon dobrniesz idealnie do końca i mam nadzieję, że na ostatnich rundach, które będą w Bieszczadach, zwyciężysz. No zobaczymy, oczywiście jest taki plan, mam taką nadzieję. Auto, tak jak wspomniałem, przy aucie mieliśmy teraz te dwie rundy w Sopocie i w Banowcach, czyli w sumie 4 eliminacje, nie było żadnych problemów. Jeżeli to się utrzyma, ja postaram się też utrzymać koncentrację w sobie i dać z siebie wszystko, wiesz. Szczawne, nowa trasa, nie znamy jej naprawdę, jakieś tam onboardy z aut cywilnych się pojawiły. Nie wiem czego się spodziewać, na pewno na tę chwilę nie wiem jaki jest wzniosek, czy będzie bardziej techniczna, czy trochę szybsza. Zobaczymy, to wszystko będzie na miejscu w praniu. Nie mogę się doczekać, bardzo fajnie, że się pojawiają nowe trasy, to też wiesz, to też znaczy, że jakaś dyscyplina próbuje się rozwijać, szukać nowych rozwiązań. No jestem z tą dyscypliną związany, na razie nie planuję jakichś tam zmian do innych, czy to wyścigów płaskich, czy do jakiegoś crossu się przenosić, więc cieszę się z tego. I tak, jest taki plan, żeby powalczyć o zwycięstwo. W Banowcach powiedziałeś, że sporo zawodników, ponad 100? Tak, 100-105 zawodników, międzynarodowa stawka. Kibiców wiesz co, dużo mniej niż w Polsce. Limanowa, no nic nie pokona Limanowej, jeśli chodzi o ilość kibiców. Bardzo nie obrażę. Na razie. Bardzo dużo kibiców było w Sopocie, bo to też jest, wiesz, jednocześnie wakacje, dużo jest turystów, miasto jest oplakatowane, więc też zwracają na to uwagę, przychodzą, to bardzo cieszy, fajnie jest zjeżdżają z góry na dół, no, powracając na start, widzieć tych kibiców, przybija z nimi piątki. Jest to bardzo miłe dla nas jako zawodników, wiadomo, że cieszy to, że też ktoś tam docenia Twój wysiłek i Twoje tempo, to co robisz na trasie. Tutaj w Banowcach kibiców w tym roku było trochę mniej niż zwykle, nie wiem z czym to jest związane, ale Banowce mają charakterystyczny klimat, to jest, wiesz co, to jest tak, że tam nie ma fajnej bazy hotelowej w pobliżu, więc większość stawki,
śpi w parku maszyn, namioty, kampery. Można powiedzieć, że jest taki jeden wielki piknik trwający od czwartku do niedzieli. Ma to swój klimat, naprawdę. Mamy tam, jest ta restauracja, jest wszystko tak, że zorganizowany jest potężny ten park maszyn, więc no, niepowtarzalna atmosfera, w inny sposób. Tu nie kibice, wiesz, jak Limanowej, to kibice robią atmosferę, to samo w Sopocie. Tutaj zawodnicy i ekipy budują się tą sferę, że jesteśmy wszyscy blisko siebie. Wieczorami można przyjść z jednego teamu do drugiego, pogadać, wymienić jakieś się spostrzeżeniami, opiniami. Super, bardzo fajnie. A jak technicznie podchodzisz do trasy pokonania, oczywiście jak najkrótszym czasem, na przykład Sopot i na przykład Limanową, na przykład Banowce, czy masz jakąś taktykę? Na tyle są krótkie odcinki, że od początku do końca jedziemy pełnym ogniem, na tyle na ile auto pozwala. I na tak te auto przygotowujemy. Te odcinki mają od 3,5 do 4,5 km jednorazowego podjazdu, więc jesteśmy w stanie to auto tak przygotować, że wytrzymało, powinno wytrzymać i iść właśnie pełnym ogniem. Każda trasa jest inna. Na przykład z Limanowa bardzo szybka, dużo zakrętów, ale jedziemy z ogromną prędkością, bardzo mało dohamowań do zera. Sopot krótsza trasa, nierówny asfalt, trochę, czy inaczej zawieszenie ustawić. Jedna bardzo długa, prosta, szybka, z niebezpiecznym przejściem, ponad 200 km lewy przy skałkach. Tam trzeba się w punkt wleć, bo jak puści, no to niestety auto zgruzowane zazwyczaj, takich było parę wypadków. Inny typ trasy, później końcówka, dwa, bo bardzo wąskie nawroty, praktycznie jedynkowe. Więc na to wszystko trzeba wziąć wcześniej uwagę, poprawkę. Banowce natomiast. Banowce to też taka ciekawa zależność. W Banowcach byłem w tym roku piąty raz na tej trasie i jedna ciekawostka, też trasa w górach, prawda? I widać, że góry, przyroda pracuje. Trasa się robi coraz bardziej, mimo że nie ma dziur, robi się to, wiesz, jedziesz autem osobowym, nie czujesz tego. Wydaje ci się, że jest idealny asfalt, perfekcyjny. W aucie wyścigowym na tych naszych zawieszeniach to auto, ta trasa z roku na rok jest coraz bardziej nierówna. Naprawdę to zaczyna coraz bardziej skakać. Chodzi o przyczepność. Traci się przyczepność. Tak. Zauważalnie to wszyscy zawodnicy, tak mieliśmy spostrzeżenia, rozmawiając na mecie, że ta trasa robi się coraz bardziej... Kiedyś była to trasa bardzo techniczna, bo tam jest duży nachył, ponad 14% do kąt nachylenia. Zakręt w zakręt, chyba największa ilość zakrętów, jeśli chodzi z tych tras, takich w mistrzostwach Polski, w GSMP, żadna trasa nie ma tylu zakrętów, więc... Kiedyś się tłumaczyło, że mega techniczna trasa, ale szybka. W tym teraz dochodzi kolejny aspekt, nierówność, ten tak zwany wyryb, skaczemy, kicamy. Trzeba też pod to przygotować inaczej, zawieszenia w autach. No, tak jak mówię, widzisz, każda trasa ma swoje jakieś zależności. Jeszcze jeden ciekawy fakt, zauważyłem, na przykład mamy opony. Ja w tym roku jeżdżę na Michelinach. Testowałem różne opony, Pirelli, Avon. W Sopocie Michelin pracuje rewelacyjnie. Jestem przekonany, też tak spojrzenia między zawodnikami rozmowy, na przykład na Banowcach, Pirelli lepiej się dogaduje z tą trasą, inny rodzaj asfaltu, bardziej szorstki. Wiesz, to są takie doświadczenia, spostrzeżenia. Od razu powiedzmy sobie, opony czarne złoto. Tak, to w motorsporcie czarne złoto. Czy to są wyścigi płaskie, czy to jest F1, czy to są rajdy, czy to są tak jak w tym przypadku samochody wyścigi górskich. Każdy oczywiście to, na co zwraca uwagę, to między innymi na rzecz podstawową opony. Opony, ustawienie zawieszenia i tak dalej. Czyli to nie będę pytał o jakich oponach, czy już wiesz, na jakim zawieszeniu, czy ustawienia już znasz w szafnie? Bierzemy dwa rodzaje opon, weźmiemy zarówno Pirelli, jak i Michelin. Zobaczymy, mam nadzieję, że uda się to już w porannych treningach. W sobotę rano mamy dwa podjazdy treningowe, coś się dowiedzieć. Na pewno też wiesz, wcześniej będziemy już w piątek tam na miejscu. Będę jeździł autem cywilnym, więc już jeśli chodzi o linię, będziemy widzieli, jaki tam jest wzniosek, jak to wygląda, czy jest bardziej techniczna, czy szybsza. Możemy też trochę popracować wtedy nad przełożeniami, ewentualnie w aucie pomyśleć, którą skrzynię, bo już będę miał dwie skrzynie, dłuższą i krótszą. Zapasowo w tej chwili kolega nam buduje, bo już po przygodach... Nie. Wiesz, no teraz jest nowa, profesjonalna, taka w 100%, mam nadzieję, że nie będziesz z nią problemu, ale po przygodach w Magurze kolega buduje drugą skrzynię biegów. Troszeczkę właśnie zajmowaliśmy się tak samo kłowa, tak samo taka typowa do motorsportu, ale o dłuższych przełożeniach, więc będziemy mieli wybór, będziemy mogli kombinować. I wracając do następnego sezonu, powiedziałeś, bo chciałem o to zapytać, ale już zasugerowałeś, że to będzie ten sam samochód, Porsche 944. Tak, zdecydowanie tak. Co z niego wyciągnąć? 500 koni to... Zdecydowanie tak. Wiemy już dzisiaj, że auto jest mega szybkie, naprawdę po tym, co w Sopocie, co pierwszego dnia na Banowcach było można zauważyć.
Kwestia tylko drobnych ustawień, ewentualnie jakiejś tam typowo sportowej kontroli trakcji, która mogłaby się przydać w warunkach typowo deszczowych. Od razu powiedzmy, że te moce to nie mają być nie wiadomo jak wielkie moce, tylko chodzi tutaj o te moce, bo niekiedy decydują ułamki sekund o pierwszym i drugim miejscu. Tak, tutaj trzeba ciągle pracować, żeby on był o tą sekundę, pół sekundy szybszy. Pół sekundy na zawodzie, bo tak było teraz. Tak, teraz na przykład walka wewnątrz naszego teamu z Michałem Rożalskim. Pierwszego dnia jestem ja od niego, pół sekundy, przepraszam, nie przychodzę, na pierwszym podjeździe wyścigowym, pół sekundy szybszy, w drugim on wygrywa ze mną 0,7 sekundy, sumarycznie jest szybszy. A to jest piękne, tak jak mówię, to jest piękne motorsportu, gdy jest walka, gdy jedno i drugie auto pracuje, gdy nie masz tyle głowy, że coś się dzieje, że jest jakaś usterka i gdy możesz skupić się na jeździe, nawet jak tak przegrać, to jak prawie jak wygrać, jak to się mówi, wiesz co, no jeżeli jest walka, to tak, to jest to fajne, bardzo to lubię. Zwycięstwo wtedy cieszy, godny rywal, tym bardziej zwycięstwo słodziej i piękniej smakuje. To takich zwycięstw ci życzę, omówimy ten cały sezon, oczywiście to już chyba w październiku kończycie, bo wrześniu? Przedostatni weekend września mają się odbywać właśnie na nowym miejscu, Szczawne zawody i już sezon będzie w tym roku skończony, możemy się przygotowywać siebie i auto do przyszłego. To przejdźmy teraz do kolejnego tematu. Jak zawsze tradycyjnie F1, twoje wrażenia, twoja ocena, Verstappen, Hamilton. Co tam w tych staniach słychać? Wiesz co, no w Formule 1 w ten sezon jest, może być dość nudny, jeśli chodzi o pierwsze miejsce. Max Verstappen po pierwszych, powiedzmy, tam jeszcze czterech wyścigach. Sergio Perez mu starał się dorównać. Teraz 9 kolejnych zwycięstw pod rząd. Generalnie nie ma chyba konkurencji żadnej. Dużo się dzieje na pozostałych miejscach niżej. Bardzo fajnie, może powiedzieć, że z samego końca stawki fajnie się rozwinął McLaren. Bardzo to cieszy, bo McLaren ekipa historyczna z dużymi dokonaniami w Formule 1. Aczkolwiek przez ostatnie parę lat bardzo nie wiodło im się, nigdy nie mieli fajnego pakietu. Mają fajnych młodych kierowców, Oscar Piastri i Lando Norris. Ostatnio właśnie na Spa z Francorchamps. Do ostatniej chwili byłem pewny, że Piastri, młody, debiutem w tym roku, że będzie miał pole position. Pierwsze dwa międzyczasy jechał za nim Max Verstappen. Pierwsze dwa międzyczasy miał słabsze. Musiał widzieć chyba, że Oscar zrobił dobry czas i na ostatnim dołożył mu ułamki sekund. Tam były jakieś 2000, 3000 naprawdę, no ale jednak. Na tę chwilę pakietu Red Bulla w postaci Max Verstappen i auto no nie ma siły. Ciekawostką jest to, że początek sezonu bardzo mocny miał Aston Martin wraz z Alonso. Alonso na standardy formuły najstarszy zawodnik, ponad 40 lat. Bardzo cieszyło, że jest w stanie regularnie leżeć na podium. W tej chwili widać lekki spadek formy. Nie wiem, z czym to się wiąże. Może mniejsze inwestycje, może przyszły sezon inwestują więcej pieniędzy, przełożone sobie przyszły rok bardziej. Mercedes też się odbudowuje. Po początku sezonu, gdzie Hamilton ewidentnie odstawał, przynajmniej w pole position, jak i w wyścigach od partnera zespołowego Russella, w tym momencie Hamilton ostatnie 2-3 wyścigi widać, że próbuje, wygrał na Hungaroring na Węgrzech, wygrał pole position, super. Oczywiście dalej mu w trakcie wyścigu już Max nie pozostawił złudzeń. Aczkolwiek widać, że idą w dobrą stronę. To też jest fajne, że... Tak jak u Ciebie. Tak, coś się dzieje, tak. Na początku, potem pracują, że tak najlepiej. Ale my też mamy sukcesy, przypomnijmy nasze Le Mans 24 godziny. Genialny występ naszego polskiego zespołu, jak to mówią firmy Interpol. Gratulacje, długotrwałe tam sprawdzanie techniczne, tak jak mówiłem poprzednim razem, ja byłem spokojny, wiedziałem, że nic tam się głupiego nie mogło wydarzyć, na siłę szukali, znaczy zawsze jest tak, wiesz, tak jak powiedziałem już kiedyś, jak ktoś się pojawia znikąd, jakiś zespół, jakiś team, póki dojeżdża gdzieś z tyłu, niech się przejmie, ale jak nagle zaczyna wygrywać, gdzie go nie było, no to wszystkie te federacje, głównie składające się z Wielkiej Brytanii pochodzące, no szukają dziury w całym. I to było tutaj takie ewidentne szukanie dziury w całym. Chłopaki od początku końca było widać, że są pewni tego, że jest wszystko ok. Już mamy oficjalne wyniki, wszystkie to zatwierdzone, więc super, gratulacje. Ja się trochę obawiałem, przyznam szczerze, ty miałeś rację, znaczy obawiałem się nie tego, tylko obawiałem się tego, że znajdą, że coś znajdą. Z wszystkich ekip, tak. Polacy. No Polacy wygrali. Super. Le Mans 24, słynny, legendarny wyścig. Nathan Rybczyński, twój sześciak, jeżeli ktokolwiek chce, to ja teraz powiem tak, mistrz Polski od lat ścigający się, bo to już 20 lat?
Tak, można powiedzieć od kartingu tak. Prawie 20 lat. Możesz zachęcić rodziców, możesz zachęcić młodych, no kochających motosport i ściganie, wyścigi, do takiego tematu jak wyścigi kartingowe, które, powiedz sam, to nie jest prosta rzecz. To jest potężne. Polska. Można się to zabawić, naprawdę. Można zobaczyć, czy nasz dzieciaczek, nasza pociecha ma po prostu talent. A zatem o kartingu i na Tanie Rybczyńskim. Tak, karting jest to piękna szkoła prawdziwego motorsportu. W tym momencie jest to szkoła już strasznie profesjonalna. Chłopaki tam walczą na ułamki sekund. Mają naprawdę profesjonalne zespoły. Jeżeli ktoś, tak jak mówię, bardzo polecam, jeżeli ktoś ma takie możliwości, jeżeli widać, że syn bądź córka przejawia te zainteresowania, zdecydowanie tak. Mamy w Polsce, prawdopodobnie kiedyś była włoska najsilniejsza liga, włoska kartingowa. Dziś już pukamy, jeżeli albo do nich, albo pokazujemy, że jesteśmy. Albo jesteśmy silniejsi, tak. Albo jesteśmy na równi. Naprawdę, Rotax Max Challenge w Polsce w tym momencie, to tak się nazywa ta nasza liga. Rotax jest producent silników. W tym momencie jesteśmy chyba jedną z najsilniejszych lig na świecie. Nasi kierowcy, tutaj Nathan też, w Europie walczą o główne laury, o, że tak powiem, mistrzostwa. Więc super, super, polecam. Nathan fajnie cały czas jest w top 3, jeśli chodzi o mistrzostwa Europy Centralnej. Ostatni weekend odbyła się eliminacja w Czechach, bardzo blisko polskiego Cieszyna, dosłownie tuż za granicą. Nathan tam zajął bardzo fajne trzecie miejsce. Więc może, widać można, super. Do tematu kartingu przejdziemy jeszcze, jak pozwolisz, w innym, zupełnie oddzielnym programie, bo twój karting, na którym jeździłeś, i gokart, a dzisiejszy, to jest po prostu... Dwa różne światy, tak. To jest kosmos. Ja zapraszam na kolejny program Motosport, Motoprzygoda. Paweł, trzymaj kciuki i oczywiście podsumujemy ten cały sezon na spokojnie sobie w okolicach początku października. A ja zapraszam, oglądajcie tam, gdzie... Kurde, jeszcze raz. O kartingu jeszcze raz będziemy mówili w innym programie, szerzej, bo tu jest bardzo ciekawa rzecz. Od momentu, jak jeździłeś gokartem, a dzisiejszy gokart, to jest po prostu duża różnica. Dwa różne światy, tak. Dwa różne światy, to jest kosmos. Zapraszam na kolejny program Motosport, Motoprzygoda. Wszystkiego dobrego, co u nas, co u naszych mistrzów z powiatu polskiego. O tym oczywiście będziemy mówili w następnym programie. Dziękuję bardzo.